że jesteśmy na Marszałkowskiej, proszę Państwa, przed sekundą świadkiem byliśmy ataku niemalże. Facet, który jechał stary na rowerze, zgubił buta, ale jeszcze wcześniej wyzwał go taki młody dziki, podobny do Dominika z lasu, buszem, z buszu. Także proszę Państwa, buszem stoi jego dom. No, poszedł tam daleko, paszał. Tam jeden przystanek się przejechał, 171. Gdzie ty tu jedziesz, proszę Państwa? No bo w Warszawie, jeżeli jadą takie staruchy rowerami, jeszcze go wyzwał od pedałów, no, że buta zgubił. Jeszcze wyzwał go od pedałów, proszę Państwa. No niestety, Warszawa nie jest ciekawym miejscem, nie jest kulturalnym miejscem, jest rechodupstwo, to tylko z tego można się wyśmiać, można się wyrechodupczyć, proszę Państwa. 15.36, katolickiej Polsce, na Mazowszu, nad Wisłą Radio, to FM Ekstra, witamy Państwa, 29 maja 2014 roku. No ale taki dziki facet, taki dziki, no młode to bydło, i takie, że w ogóle do ludzi się nie nadaje. Bo jeszcze wiecie Państwo, są różni ludzie i nie to, że oni mogą się sami dogadać, że mogą się sami dogadywać, ale że mogą współżyć ze sobą, tak na zasadzie, no, neutralnej, różnej. Także proszę Państwa, wszędzie coś gdzieś wjeżdża, wszędzie coś gdzieś komuś zajeżdża i nawet w centrum, pod ziemią, też taka dziadyga katolicka wlazła mi, ale to po prostu jest to bydło całe o takim typie autorytarnym, proszę Państwa, że aby wleść, aby się wkręcić, aby zarządzić, o teatr żydowski. Także gdybyście Państwo pojechali do Anglo-Ameryki, Białystok, zapraszamy, to Państwo byście tam zobaczyli, że nie ma tam żadnego teatru żydowskiego. Bogu dzięki, proszę Państwa. No bo jak już po tych wykładach internetowych od Janka Witka jesteśmy, to już mamy obraz całości, że wszędzie właściwie tych Żydów jest pełno. Jest ich wierchuszka w USA, proszę Państwa. I w Rosji pełno tych Żydów jest, bo my mówimy, że Anda Rotenberg. No Mareczek znalazł w internecie, że Anda Rotenberg urodziła się w Rosji. Także, że jest Rosjanką, czyli że co? Ja mówię, słuchaj, przecież tam ponoć pełno Żydów, czyli że jest, tylko że prawosławni to nie są Żydzi, czyli że jest Żydówką prawosławną. Także proszę Państwa, no to, że teraz taki dziadek Felek na rowerze, no nierozważny, bo jedzie, proszę Państwa, na ludzi najeżdża, został wyzwany od pedałów, ale jeszcze zwłaszcza i dlatego, że buta zgubił, no to jest ewenementem, proszę Państwa, że rzeczywiście katolicka Warszawa, katolicka Polska, a nie dość, że jest niegościnna dla prawosławnych, no to dla samych siebie, bo samych siebie wyzywają, a to od pedałów, a to od chamów, no różnie, żeby aby po prostu się kłócić, żeby aby wrzeszczeć, że aby coś. Także proszę Państwa, bardzo chętnie dziady katolickie od pedałów wyzywają, podczas gdy u siebie mają ich pełno, jest pedofilia w kościele. Pełno tego jest. Także proszę Państwa, no, szatan, diabeł się dwoi, się troi, żeby tylko odwrócić uwagę od swoich sług. Czyli od kogo odwrócić uwagę? Od sług szatana, od sług diabła. A przecież tych sług diabła to nie brakuje tam za tymi murami kościelnymi, gdzie przecież dostał się i wszedł, proszę Państwa, nawet główny bohater Nędzników, Wiktora Igo, Jan, który uciekając z więzienia, no przeskoczył przez mur, no i trafił gdzie? No trafił po prostu ten Jan do klasztoru i tam podglądał, co oni tam wyprawiają od 5 rano, ci zakonnicy, którzy właściwie się nie modlą, tylko po prostu się podlą. No to więc, proszę Państwa, o co chodzi? On stwierdził, że jeszcze gorzej jest w tym klasztorze, proszę Państwa. Gorsze rzeczy jeszcze w tym klasztorze widzi. Oto pasta, no prosto, jeszcze przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, niż to, co miał w więzieniu. Także te zakonnice, one wcale też nie są święte. Także, proszę Państwa, święta osoba to może być, święty znaczy czysty,
może być ta dana osoba dla samej siebie święta. Jeżeli przed Panem Bogiem Jehową ma czyste serce, czyste sumienie i stara się nawet coś czynić. Nawet Hitler może być osobą świętą. Przecież on to, co robił, to mógł czynić, proszę Państwa, też nieświadomie. Dlaczego został pokazany na krzyżu w Teatrze Wielkim? No przecież nie bez powodu. On został tam powieszony na krzyżu, tak po waszemu, po katolicku, waszym językiem ujmując, no bo Świadkowie Jehowy nigdy by takiej wystawy nie zrobili, choćby właśnie ze względu na krzyż, dlatego że w ogóle Jezus na żadnym krzyżu nie umarł, tylko na palu. Także, proszę Państwa, trzeba było o tym wiedzieć, że w Biblii jest powiedziane, że jeżeli ktokolwiek przekroczy to zarządzenie, z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą on zostanie wbity, a jego dom zostanie zamieniony w kupę gruzu. No mnóstwo jest takich rzeczy starotestamentalnych, proszę Państwa, ale one pokazują historię, jaka była historia, że belkę wyrywano i nie było żadnego krzyża. To mogą być jakieś kształty rzymskie, mogą być jakieś pogańskie kształty. Przecież ta religia katolicka się formowała, przecież ta religia katolicka przechodziła. A skąd się jajeczko wzięło, skoro nieznane było na początku, a pochodzi jeszcze przed chrześcijaństwem było w Egipcie starożytnym?